To jest historia jednej z was. Posłuchajcie. To była moja pierwsza ciąża, trzymana w tajemnicy. W dniu, kiedy dowiedziałam się, że jest już martwa, mieliśmy mówić o wszystkim rodzinie. Wyniki badań miałam książkowe. Samopoczucie wspaniałe. Na wizycie w 7 tygodniu widzę bijące serce i słyszę słowa lekarza. Serce bije, maluszek się rozwinął, ma pani wyniki jak sportowiec. Teraz to już z górki. Kolejna wizyta za miesiąc, 12 tydzień. Wyniki kolejnych badań znowu bez zarzutu. Przychodzi czas na USG. Pełna nadziei, że tym razem nie tylko zobaczę, ale i usłyszę bicie serca, od razu zauważam, że coś jest nie tak. Lekarz długo milczy, po czym słyszę jego słowa. Niestety nie mam dobrych wieści. Ciąża zatrzymała się w 8 tygodniu, od miesiąca jest martwa. Bardzo mi przykro. Nie dowierzam. Czuję się, jakby to był zły sen. Zalewam się łzami. Dostaję skierowanie do szpitala za 2 dni na indukcję poronienia. Te 2 dni są najdłuższymi w moim życiu. Płaczę i śpię, boję się tego, co będzie w szpitalu i jak zostanę potraktowana przez personel. Opieka okazuje się wspaniała. Kolejne 3 dni spędzam na oddziale ginekologicznym, otrzymując kolejne dawki tabletek. Cały czas czuję ból, ogromny ból. Fizyczny szybko odpuszcza, bo dostaję środki przeciwbólowe, ale ten psychiczny jest nie do wytrzymania. Do tego poczucie winy. W szpitalu rozmawiam z psychologiem, a po powrocie do domu rzucam się w wir pracy, żeby nie myśleć. Niestety nieprzepracowana sprawa wraca po 2 miesiącach ze zdwojoną siłą. Obecnie pracuję nad wszystkim na terapii. Jest już lepiej. Ale poczucie winy nadal gdzieś we mnie tkwi. Wiem, że nie mogłam zrobić nic, bo w badaniu po wyszło, że po prostu komórki były wadliwe i to selekcja naturalna. Ale ten ból pozostaje na zawsze. Rozmawiam dziś z Asią Kuklińską. Asia z wykształcenia jest psychologiem i położną. Cześć Asiu. Cześć. Chcę poruszyć dziś z Tobą temat poronień. I moje takie pierwsze pytanie to, z kim na co dzień pracujesz? Wiesz co, ja pracuję w fundacji, gdzie zajmujemy się opieką kołoporodową, czyli i z kobietami w ciąży, i po porodzie, i jakieś konsultacje laktacyjne, no ale też jakby ten temat wpisują się poronienia czy straty ciąż, także ogólnie z kobietami tam gdzieś w tych takich tematach dziecięco-ciążowych. I chciałabym Ci teraz zadać takie pytanie czysto naukowo-statystyczne, powiedzmy, czyli jak często zdarzają się poronienia i czy uważasz, że to jakoś rośnie, czy jest jakaś tendencja wzrostowa, czy może zaczyna się o tym więcej mówić, bo ja tak teraz ze swojego doświadczenia widzę, że nie wiem, czy to jest właśnie kwestia dorosłości, nie wiem, wieku, ale że ten temat wypływa coraz częściej i czy to jest właśnie kwestia tego, że mamy jakąś większą świadomość i otwartość, czy faktycznie to się dzieje częściej? Wiesz co, jestem psychologiem, więc muszę powiedzieć, trudno powiedzieć, to zależy. Rzeczywistość jest taka, że mnie na studiach uczono, że mniej więcej 20% ciąż kończy się poronieniem. Można znaleźć w internecie nawet badania, które mówią o tym, że 50%, tylko to jest kwestia tego, że często nie wiemy o tym, że jesteśmy w ciąży i że doszło do poronienia, że na przykład to, co nam się wydaje kolejną miesiączką, może być na przykład poronienie, może być z tym jakoś tam złączone. Więc jakby to jest bardzo trudno określić, no bo też kobiety teraz są coraz bardziej świadome. Zanim jeszcze, wiesz, zrobią test ciążowy, to idą na przykład zbadać z krwi, czy są w ciąży, więc bardzo wcześnie wiedzą, że są w ciąży, no i też bardzo wcześnie mogą się dowiedzieć, że ciąża została utracona, więc chyba się nie da tak w sumie jednoznacznie powiedzieć, czy tych poronień jest więcej, czy nie. Myślę, że dużo więcej jest o tym mowy. I tak z naszej perspektywy, to myślę, że też kwestia tego, że my po prostu weszłyśmy w ten wiek, gdzie nasi znajomi, gdzie mamy koleżanki z pracy, które jakby tego doświadczyły, bo gdzieś tam w liceum czy na studiach, no to jakby tego problemu na pewno było dużo mniej niż teraz. No i wydaje mi się, że w ogóle jest teraz dużo też takiej przestrzeni, gdzie można mówić, no bo kiedyś to mogła ci powiedzieć, nie wiem, sąsiadka i koleżanka z pracy tylko. Teraz widzisz to, nie wiem, na Instagramie jako znany temat. Jakieś kampanie społeczne, coraz więcej się o tym mówi, tu lekarze, tutaj jakieś firmy się ogłaszają, że robią badania, tu coś tam, tu coś tam. Więc jakby ten temat się robi coraz taki głośniejszy i no i dobrze chyba w sumie. A czy jest jakiś taki, nie wiem, klucz, jakiś taki zespół, nie wiem, cech? Jakie mogą być przyczyny tych poronień? Czy to jest jakoś tak, czemu to się dzieje? Wiesz co, większość przyczyn jest takich, że po prostu dziecko miało wadę genetyczną. I to jest na zasadzie takiej, że nie coś odziedziczyło po nas, tylko po prostu jakby no tam jest tyle, jak z 2 komórek tworzy się cały człowiek, to jest tam tyle różnych przemian, tyle rzeczy się dzieje, że jakby tam jest spora przestrzeń na to, żeby coś, że tak powiem, rypło. No i czasem tak jest, że jakby właśnie te zmiany, te jakieś tam wady genetyczne doprowadzają do poronienia.
mogło być, i to jest, nawet dzisiaj się przygotowywałam, to jest 50-70% przyczyn poronień, czyli taka naprawdę zdecydowana większość. A oprócz tego mogą być, nie wiem, na przykład jakieś choroby mamy takie anatomiczne, czy coś tam się dzieje takiego w stylu, nie wiem, endometrioza, czy mięśniaki macicy. Takie rzeczy, które jakby na wizycie ginekolog może stwierdzić, że jakby coś było. Mogą być jakieś zmiany hormonalne, a mogą być rzeczy takie naprawdę trudne do stwierdzenia. No bo ja na przykład słyszałam o tym, że, nie wiem, ciężkie rzeczy dźwigały, albo, nie wiem, piła alkohol, albo coś takiego. To raczej nie jest jakby dominujące. Wiesz co, na pewno nie jest dominujące. Z tym ciężkie rzeczy to jest w ogóle raczej mało prawdopodobne, żeby to jakby się przyczyniło. Chyba, że to się nałoży na jeszcze coś, nie? Mhm. I jakby raczej na takiej zasadzie. No alkohol rzeczywiście jest bardzo, bardzo szkodliwy dla dzieci. To jest w ogóle ostatnio chyba w radiu słuchałam, że bardzo byłam zaskoczona, że alkohol dla dziecka w łonie matki jest bardziej szkodliwy niż to, żeby przyjmowała narkotyki. O. Że u nas alkohol to jest coś tam norma w społeczeństwie, nie, że ludzie piją. Raczej jak kobieta w ciąży pije, no to jest już dziwne trochę na szczęście, no ale jednak ten alkohol jest dość normalny. Narkotyki nie, na szczęście też, ale właśnie, że dla dziecka ten alkohol jest bardzo szkodliwy. Z drugiej strony, no też jakby to, nie można powiedzieć, że to jest aż tak bardzo, że to jest przyczyna poronień, ale jakby na pewno bardzo wpływa na płód. Mhm. Jakby w ogóle rzadko można tak w 100% ustalić przyczynę. W sensie, że jeżeli robimy badanie genetyczne i z tych badań coś wyjdzie, no to tak. Ale nie zawsze jest możliwość zrobienia tych badań, nie zawsze jakby jest wynik jakiś bardzo jasny. Także to myślę, że też jest takie trudne, że nie ma jakiegoś konkretnego winy w kimś, nie? Znaczy no dobrze też, że nie można powiedzieć, że to jest mamy wina, bo zazwyczaj to jest też problem tych mam, że dzisiaj właśnie tak czytałam jakieś tam rzeczy w internecie, że najczęściej mówiono przez kobiety pierwszym zdaniem po poronieniu jest powiedzenie na przykład do męża przepraszam, że tak jakby one odbierają to jako ich winę, że no one miały w brzuchu dziecko, więc to mogę one coś zrobiły, nie? No to zupełnie tak nie jest, to jest jakby kwestia tylu różnych czynników. No a co jest takim znakiem ostrzegawczym? Bo to pytanie właśnie dostałam anonimowo, bo tak jak w tej przytoczonej historii, no wyniki były książkowe. Mm. No ale co można jakby zauważyć, co jest jakieś takie niepokojące? Czy co? To, nie wiem, poronienie może nastąpić, albo coś się dzieje i ja nie wiem, mam iść do lekarza, albo... No. Tak bardzo globalnie to chyba nic. Tak naprawdę to zwracam uwagę na przykład na to, czy nie pojawia się jakieś krwawienie. Jeżeli jesteś w ciąży i zauważysz krwawienie, no to wtedy idziesz do lekarza. Może się okazać, że to jest zupełnie nic niegroźnego, może się okazać, że to jest właśnie coś tam się dzieje już złego i trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem, jeżeli się pojawiają skurcze macicy, no to też jakby się obserwuje, że to nie jest, są jakieś takie już skurcze bliżej terminu przypowiadające, tylko no rzeczywiście nie wiadomo. A czyli jeśli na początku, załóżmy, jesteś w jakiejś początkowej tam fazie i czujesz skurcze takie, jakby to miały być... Jak takie... coś tam czujesz, że się dzieje, to lepiej się udać do lekarza, no. Okej. Okay. Bo jest tak, że przed samym porodem, jakby organizm mamy się już przygotowuje do porodu i się pojawiają skurcze przypowiadające, to je się obserwuje. Jak się wyciszają, to spoko, jak nie, to może być rozpoczęty poród, na przykład przedwczesny. No ale tych skurczy na początku ciąży być nie powinno, więc wtedy jakby to już jest do sprawdzenia. A co robić, żeby uniknąć poronienia? Czy jest taka recepta? Chyba nie ma, niestety. Że to jest po prostu statystyka, jakiś taki, no jak się trafi tak naprawdę. Chyba nie, naprawdę nie ma żadnej innej opcji. No dobrze jest na przykład, nie wiem, dbać o siebie. Zrobić, jeżeli planujesz ciążę, pójść do ginekologa i zrobić badania w stylu, nie wiem, nawet USG, czy tam nie ma jakiegoś mięśniaka, jakichś takich rzeczy. Ale jakby nawet ze zrobieniem wszystkiego i z książkowymi wynikami jakby nigdy nie wiadomo. A czy wraz z poronieniem wzrastają szanse na bezpłodność kobiety? Na bezpłodność nie. Jakby to, jeżeli dochodzi do poronienia, to też pokazuje, że ta kobieta jest płodna, no bo do ciąży doszło. Ale tak mniej więcej, jeżeli są 3 poronienia, no to się mówi już o tym, że tutaj coś może być jakby na rzeczy, że to nie są przypadkowe. Więc po 3 poronieniach robimy badania, czy to nie jest takie określenie poronienie nawykowe, czyli że czy na przykład w organizmie kobiety nie ma czegoś, co to poronienie wywołuje. Tylko to nie jest w zasadzie wina mamy, tylko wina na przykład, nie wiem, jak ktoś ma celiakię i ma jakby cały czas stan zapalny w organizmie, gdzieś jest taka reakcja alergiczna, no to wtedy ryzyko poronień znacznie wzrasta. I że może być taka sytuacja, że na przykład, żeby tych poronień uniknąć, trzeba przejść na jakąś restrykcyjną dietę, taką naprawdę pilnować tego, no bo to jest kwestia po prostu jakby tutaj odpowiedzi organizmu. A spotkałam się z tym, że po czasie, czasami nawet po, nie wiem, kilkunastu latach, kobiety dopiero dzielą się albo ze swoimi dziećmi, albo w ogóle z otoczeniem tym, że no po prostu swoją historią. I jak myślisz, skąd jest taka blokada, jakaś taka niechęć do dzielenia się tym i właśnie tworzy się z tego takie wręcz tabu? Wiesz co, myślę, że kwestia wstydu,
i takiego poczucia winy, że dopiero teraz, kiedy jakby mamy te badania i więcej się o tym mówi, no to możemy powiedzieć, że to nie jest twoja wina, że jakby mamo, nic nie zrobiłaś tutaj złego, jakby to po prostu jakby to jest jakby wielka twoja krzywda, w sensie, że to też tobie się stało i to jakby tobą trzeba się zająć, a nie mówić, że to może twoja wina, że nie udało ci się tej ciąży doprowadzić do końca. Więc myślę, że to jest to. Po drugie, myślę, że i nam jest trudno mówić o takich rzeczach i nam jest trudno słuchać o takich rzeczach, że tak jakby trochę kobieta nie wie, jak opowiedzieć o tym, nie wie komu, że myślę, no, że to jest taki też problem. Trochę na zasadzie też często, a dobra, to był początek, w sensie, jakby słyszy to, że dobra, nie ma co się martwić, bo będą kolejne, nic się nie stało, w sumie jeszcze nawet nic nie kupiliście, więc jakby gdzie jest problem? Mhm. No i jeżeli ona takie rzeczy gdzieś tam słyszy, no to ciężko jej później powiedzieć, że ale ja mam z tym problem. Mhm. A myślisz, że kiedyś właśnie miało się takie bardziej, no właśnie takie robocze podejście do tego, że właśnie o tym się nie mówiło? No bo skoro te historie, no nie wiem, wychodzą po kilkunastu latach, moja babcia mogła mi na przykład powiedzieć o tym, no to czy wcześniej faktycznie było tylko takie podejście? Wcześniej w ogóle się, no nie wiem, jakie było kiedyś na przykład podejście do tych poronień? Ty, że nie mam pojęcia? Myślę, że jakby w zależności od tego, kogo masz dookoła siebie, kto jakby, nie wiem, jeżeli masz na przykład drugą matkę, która poroniła, masz kobiety, które, nie wiem, gdzieś tam jakby znają ten temat, no to podejdą do tego zupełnie inaczej, niezależnie od tego, jaki mam wiek i w ogóle, a inaczej, jeżeli masz osoby, które jakby tak, no to nie jesteś w ciąży, no to koniec, no i co? Jakby już po wszystkim. Więc myślę, że teraz na pewno ta świadomość się zwiększa i też w ogóle jesteśmy delikatni na każdym punkcie, w sensie takim, że jakby... nie wiem, bardzo modna jest ostatnio w psychologii, ale to jest bardzo pozytywna moda, pojęcie żałoby. Że jakąś tam poczucie straty i jakąś tam żałobę możemy mieć na przykład naprawdę po takich rzeczach mało istotnych dla życia. W sensie na przykład w mojej działce to można mieć na przykład poczucie straty, jeżeli myślało się i planowało, że będzie się miał dziewczynka, to jest chłopiec. Oh, wow. No i mama się dowiaduje, nie? Że ma w brzuchu zdrowe dziecko, zero poronienie, tutaj nie ma żadnego zagrożenia, wszystko ekstra, no ale to chłopiec. A ona sobie wyobrażała całe życie, że będzie miała pierwsze dziecko dziewczynkę. No i jakby ona też musi mieć przecel na to, żeby wiesz, jakby przeżyć tą żałobę po dziewczynce. Nie ma problemu, no, tak nie, zdrowe to jest zdrowe. W ogóle super, nie? W ogóle nawet więcej niż nie ma problemu, tylko jest ekstra. No dla niej jest w tym momencie jakiś problem rzeczywisty, który ona musi sobie przetrawić. No więc jakby zaczynamy już to zauważać, że to też jakby może być trudnością, no bo mamie jest głupio, jeżeli nie wie, że może, a czuje się jakby złość na swoje dziecko, że jest chłopcem i dziewczynką na przykład. I trwa to, nie wiem, 3 dni, no ale jednak czuje, że jest jakimś odszczepieńcem od świata. No a co dopiero, jeżeli mama straciła to dziecko, nie? Nawet jeżeli, nie wiem, to by nie była ciąża planowana, to nie było tak, że ona się jakby nie mogła doczekać i tak dalej, to jednak ona już miała to dziecko, już się z nim w jakiś sposób choć trochę związała. Więc jakby ten czas żałoby też jest tam potrzebny bardzo. A jak rozmawiać z taką bliską nam osobą, która to dziecko straciła? Bo no ja mam takie doświadczenie, że no nie wiem, bo no możesz się domyślać, ale z drugiej strony, skoro ktoś nie chce o tym ci powiedzieć, to też no nie wiem, czy pytać, a jak już ktoś ci powie, no to czy wystarczy coś w stylu, no nie wiem, przykro mi? No bo przecież co te przykro robi? Wiesz co, mi się wydaje, że to mało jest do powiedzenia, więcej jest do wysłuchania tak naprawdę. Że jeżeli ja mam jakieś takie konsultacje, to ja większość konsultacji milczę i słucham historii tej kobiety. Że my jako kobiety mamy dużą umiejętność mówienia, też potrzebę. I że nie wiem, opowiedzieć o... ta mama może potrzebować opowiedzieć o wyobrażeniach na temat dziecka, o tym jak się czuje, o tym jak wyglądał pobyt w szpitalu, czy się go bała, jak była traktowana, co później w domu, nie wiem, że w pracy nie wiedziała co ma powiedzieć, że jakby może mieć potrzebę opowiedzenia o tym wszystkim. I tutaj jakby funkcja tej osoby, która jest obok, jest akceptacja, wysłuchanie i no, akceptacja na przykład takich rzeczy, że mówi takie mało logiczne w stylu na przykład, ja myślę, że to była na pewno dziewczynka. I jakby znam ludzi, którzy mówią, wiesz, jakby tutaj statystycznie to jest 50% szansa, że dziewczynka, nie masz takiej pewności. No po co mamy tę pewność w tym momencie? Jeżeli tak czuję, to możemy wierzyć intuicji, a jak nie wierzymy intuicji, możemy to zostawić w spokoju, po prostu niech sobie tak myśli, bo jakby łatwiej jest je pochować dziecko, które, jakby tak w swojej głowie pochować, nie? Które było dziewczynką na przykład i po prostu tego potrzebuje. A z drugiej strony jakby pilnować, żeby nie było takich rzeczy w stylu, ja czuję, że to jest moja wina. W sensie, że ona może czuć, ale ty musisz pokazać, że no jakby nie, że to nie jest tak. Że to nie jest, no tak jak gadałyśmy przed chwilą, że to nie jest tak, że to jest wina kobiety, że coś zrobiłaś, czy czegoś nie zrobiłaś. Na przykład, albo ja się czymś zestresowałam i na pewno to od tego. Albo wiesz,
ja się niewystarczająco cieszyłam z tą ciążę, bo akurat zaczęłam projekt w pracy. Mhm. I to dziecko poczuło, że jego nie chce na przykład. Więc jakby to trzeba to wszystko tak wysłuchać, dać tej kobiecie jakby to powiedzieć, ale z drugiej strony tak spokojnie wytłumaczyć, że jakby wiesz, że to tak nie jest, że na pewno byłabyś wspaniałą matką, że jesteś wspaniałą matką tego dziecka i że jakby wiem, że jest ci trudno i tak dalej. No a co jeśli ja wiem, że to miało miejsce, ale ta osoba nie chce mówić i tworzy wokół siebie taki no, mur i no nie wiem, może masz jakąś potrzebę pomocy, żeby jednak coś z tym zrobić, ale wiesz, że no tu nie ma przestrzeni na wysłuchanie, bo ona nie chce mówić, to... Ale także na przykład wiesz oficjalnie o tym, że to zostało powiedziane? Tak. No to możesz powiedzieć, że wiesz, jakbyś chciała pogadać, zawsze jestem. Że po prostu dać takie miejsce, jakąś przestrzeń, nie być mocno uciążliwym z tym, a może dzisiaj byś chciała pogadać, a jutro może, tylko gdzieś tam jakby być blisko i no i dać tej kobiecie przestrzeń, no bo to też jest jakby trudne mówienie o takich rzeczach, no i nie zawsze jakby czujemy się z daną osobą na tyle komfortowo w tym temacie, żeby pogadać, że co innego jest koleżanka od nawet spraw ważnych, ale innych, a co innego jest ktoś, komu możemy opowiadać no, o takim naszym najbardziej intymnym życiu w sumie. Mhm. A tu jest jeszcze kwestia tego języka i miałam tu coś wymyśleć, ale nie wymyślałam nic. No ale te pytania takie pojawiające się, no czy jakoś tak, nie wiem, przestrzegać przed tym, kiedy dziecko, może kolejne, no nie wiem, co jeszcze słyszałam, że tam jak już masz jedno, to może do pary, no takie jakby naciski. Jak te, może żeby unikać jakoś tego języka? Czy te kobiety czują, na przykład masz jakieś doświadczenie, że opowiadają o tym? Czują jakąś presję tych dzieci kolejnych? Wiesz co, chyba wszystkie w ogóle kobiety nie lubią tego pytania, kiedy następne. Że to jest jakby sprawa jej męża, jej, nie wiem, tego jaki ma czas teraz w życiu, co jest możliwe dla niej, co jest dla niej niemożliwe. Więc to niezależnie od sytuacji, dobrze tego nie mówić. Znaczy, jak wiesz, jak masz przyjaciółkę, z którą masz pogadać, to możesz rzucić takie w stylu, czy nie wiem, planujecie kolejne, czy nie, czy na razie nie wiecie, żeby dawać taką dużą wolność tym, w tej odpowiedzi, a nie kiedy kolejne. A gdzie szukać pomocy? Jeśli już dzieje się coś niepokojącego, albo w ogóle masz jakąś właśnie trudność w tym, że no jesteś w ciąży i nie wiesz, co ze sobą wewnętrznie zrobić, albo już faktycznie na przykład te poronienie miało miejsce, to gdzie szukać tej pomocy? To jest właśnie miejsce na autoreklamę. Znaczy ja bardzo serdecznie zapraszam do Fundacji Vita et Familia. Trzeba sobie znaleźć na przykład na Instagramie, albo na Facebooku, albo na stronie internetowej. I tam mamy między innymi bezpłatne porady psychologiczne. Dla kobiet w ciąży, tak do pierwszego roku życia dziecka po porodzie, no i przy wszystkich takich sytuacjach poronienia czy poród martwego dziecka. I tam jakby można bezpłatnie przyjść, to nie jest psychoterapia, to są takie pojedyncze, czy tam na przykład dwie konsultacje, na zasadzie raczej takiego wsparcia tymczasowego, ewentualnie nie wiem, też ogarnięcie, czy jest potrzeba na przykład udać się do psychiatry, no bo czasami jakby ten czas jest na tyle trudny, że to jest potrzebny, nie wiem, na przykład leki, czy potrzebna jest psychoterapia. No i jakby to jest też normalne, no bo w ogóle jakby coraz więcej mówi się o tym, że po porodzie kobiety to ma baby blues i w ogóle i to jest spowodowane zmianami w hormonach, że jakby mamy hormony ciążowe i nagle ich nie mamy. No a tutaj mamy sytuację tą samą, może jakby jeżeli to jest początek ciąży, to te zmiany w ciele i te hormony jeszcze nie były aż tak jakby zawładniające wszystkim, ale też jakby z dnia na dzień jakby wszystko znika. Więc nawet tak fizycznie już ciało, jakby w sumie fizycznie psychika już trochę jest taka trudniejszej sytuacji, no a jeszcze jakby to wszystko, co się dzieje dookoła i te myśli są trudne, więc na pewno gdzieś ja tam zapraszam właśnie do Vita et Familia, na pewno u swojego normalnego ginekologa, oni teraz też robią jakieś tam testy przesiewowe i tak dalej, takie w stylu psychicznych problemów, potrafią kogoś gdzieś odesłać, także tam też jak najbardziej. Myślę, że w internecie jest sporo różnych fundacji, które wspierają gdzieś kobiety, gdzie można poczytać. Na pewno nie warto czytać, ja dzisiaj wpisałam i byłam taka trochę zaskoczona, troszkę może nawet zniesmaczona, bo wszystko na początku, co mi wyskoczyło, jak pisałam jakieś pytanie a propos poronienia, to były firmy medyczne, które się reklamowały w stylu badań, że możemy zrobić badania genetyczne, możemy zrobić badania jakie, myślę, jejku, to nie to jest teraz najbardziej potrzebne. Teraz jest jakby w tym momencie jakieś takie wsparcie, znaczy no dobra, badania też jakby są istotne, no ale to też w szpitalu można dostać. A gdzieś to wsparcie psychiczne tu jest bardzo ważne. No w ogóle jakby nie powiedziałaś mi tego na początku, w sumie ja nie powiedziałam, no bo to jest też taki temat, że są te poronienia takie, o poronieniu mówimy do 22 tygodnia ciąży, czyli tak ciut za połową jeszcze jest poronienie, kiedy dzieciątko jest naprawdę malutkie, kiedy jakby nie ma możliwości przeżyć poza organizmem mamy, a po 22 tygodniu ciąży też zdarzają się, że dziecko umrze i to już jest wtedy poród martwego dziecka.
on się zdarza dużo rzadziej, no bo wtedy zazwyczaj jakby też widać, że coś się dzieje na przykład, że nie wiem, są jakieś złe przepływy w łożysku, jest, nie wiem, mało wody i tak dalej, i to jakby już lekarze widzą, próbują coś z tym zrobić. Ten początek jest raczej taki, że ciężko cokolwiek ocenić. Więc jakby, no, jakby te straty dzieci zazwyczaj są na początku, no, ale też mogą się zdarzyć przez całą ciążę. No i zawsze jakby ta pomoc jest tutaj potrzebna. Myślę, że nie każdy potrzebuje iść do psychologa. Jeżeli ktoś ma jakby, nie wiem, super relacje z mężem, z rodziną, z Panem Bogiem, to jakby często i taką psychikę, która sobie sama ogarnia wszystko. I tak rzeczywiście ogarnia, nie na zasadzie, że rzucam się właśnie w wir pracy i udaje, że nic się nie stało. No to spoko. Ale w wielu przypadkach po prostu jest potrzebny ktoś jeszcze. Nawet jeżeli masz super męża, super rodzinę i super relacje z Bogiem, czy tam, nie wiem, ze wszechświatem, czy kto z kim, z czym ma tam, to nawet jakby mając wszystko poukładane, w tym momencie możemy się posypać i to jest normalne. A jeszcze mam takie pytanie, które teraz mi przyszło. No bo tu oddzieliłaś te jakby poród martwego dziecka. No i jak to wygląda z tymi dziećmi? Kiedy je się na przykład chowa? To jest decyzja jakby rodziców? Tak. Okay. W szpitalu jakby możesz określić wszystkie, czy chcesz zrobić badanie genetyczne, bo możesz nie chcieć. Zawsze możesz dziecko zarejestrować w... Nie wiem, gdzie się rejestruje. Gdzieś zarejestrować. Tam gdzieś w urzędzie. Nie, w urzędzie. Więc zawsze możesz dziecko zarejestrować. Zawsze można zrobić pochówek, jeżeli jakby masz, tak krótko powiem, co pochować. W sensie, że jeżeli to poronienie jest na przykład takie samoistne na zasadzie, że się dowiadujesz, że jakby dziecka nie ma. Że było, a teraz nie ma, a gdzieś tam w międzyczasie było jakieś krwawienie, no to jakby tego ciałka tak naprawdę nie masz tak fizycznie nigdzie. No ale jakby zawsze jakby są te opcje. I tu znowu będzie autoreklama. Już nie auto teraz. Ja bardzo serdecznie zapraszam na profil Prawo Mamy, bo jest to nasza znajoma, pacjentka, koleżanka, wszystko w jednym, która sama właśnie niedawno przeszła przez takie trudne doświadczenie, ale na jej profilu znajduje się, albo będzie znajdował, webinar na temat właśnie praw mamy w tym czasie. W sensie, że tam jest i zasiłek pogrzebowy i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy, których ja totalnie nie ogarniam, nie rozumiem na żadnym etapie życia. A ona wszystko tam opowie. I tam będzie rozmowa właśnie Asi z psychologiem. Także też polecam bardzo serdecznie. A właśnie w związku z tym tematem też znalazłam u Ciebie te otulanie, że jesteś otulającą. I chciałabym, żebyś to poruszyła w kontekście tego tematu, który właśnie no, tutaj wybrzmiał. Jakby na czym to polega, jak się można do Ciebie zapisać, w ogóle czym jest ten proces? Wiesz co, jest coś takiego, z założenia to się nazywa otulanie poporodowe. Aczkolwiek jakby to bardzo tak się zmienia i ten poród tu w ogóle nie jest konieczny. Myślę, że na przykład ja nie mam dzieci, też byłam otulona. I to jest taka tradycja, celebracja, nie wiem, trochę, tak, żadne słowo nie jest odpowiednie, bo albo brzmi magicznie, albo medycznie, więc tak trudno coś jakoś powiedzieć. I po prostu to jest taki czas poświęcony kobiecie na to, żeby... Ale kobiecie właśnie doświadczającej... Wiesz co, na przykład po porodzie. Na przykład po poronieniu. W sensie, że nie bezpośrednio jakby od razu, tylko że jakiś czas po. Na przykład, nie wiem, w jakichś ważnych decyzjach życiowych albo, nie wiem, powiedzmy walczącej z, nie wiem, anoreksją powiedzmy, że sobie poradziła, jakby, że jest takim tym, chciałaby też jakby swojemu ciału tak dać więcej. I to jest taki czas, taki, nie wiem, 3, 4, 5 godzin na przykład. Gdzie się spędza właśnie ze swoją otulającą, z otulaną. Rozmawiamy, robimy kompot. To jest takie śmieszne, jak ja mówię, robimy kompot. No właśnie, no, zaczynamy tak robić jakieś bakalii. Wczoraj właśnie otulałam moją koleżankę. I ona mówi, że takie niesamowite z tym kompotem, no bo dochodzi to, że po prostu, szczególnie jeżeli to jest na przykład mama wielodzietna, to one najbardziej doświadczają, że jak one robią kompot komuś, no to robią taki, żeby tym dzieciom smakował. A tu jest tak, że przed nią leży mnóstwo rzeczy, które ładnie pachną, ona może je dotknąć, powąchać i wybrać, co ona teraz chce. I nikt ma się nie wtrącić w to, co tam dodać. Wybiera sobie, nie wiem, zapach olejku do masażu. Wybiera, ja bardzo lubię takie karty metaforyczne, w sensie, że tam coś jest na kartach, no i wybiera karty i mówi, z czym jej się ta karta kojarzy, więc na przykład wybiera sobie kartę na ten czas. No i później robimy taki masaż rozluźniający. Później, a też jeszcze usypuje sobie obraz z ziół, w sensie, że zioła, to zioło można wąchać, dotykać, one mają różną fakturę. I jak ktoś jest taki mniej taki, lubiąc takie rzeczy, to sobie może powąchać, powiedzieć to i to i wsypać woreczek. Ale to jest fajny czas, no bo no codziennie nie włuchasz tych rzeczy. No tak. Ja jak byłam na tym kursie otulania, to w ogóle po weekendzie spędzonym w tych zapachach, w takim klimacie zupełnie innym niż zazwyczaj, w jakiejś takiej
uważności fizycznej, może tak bym powiedziała, to po prostu, wiesz, wróciłam, popatrzyłam się w lusterko i pomyślałam, o, ja nie jestem zgarbiona. Ja w ogóle sobie coś pomasował, to było tak przyjemnie, tak jak na skrzydłach, wracałam do tego Białego Stoku później. No ale właśnie jest kąpiel w ziołach. Później w sumie jest jeszcze masaż ciepłym olejem, taki całego ciała, na przykład trwa godzinę, więc sobie kobieta leży, jest jej cieplutko, jest masowana, tak jakby cała jest przykryta, jest na przykład kawałek nogi odkryty, tak żeby ona się nie wychładzała i jest masowana. Później jest masaż chustami, to znaczy kobieta leży na tych chustach, chusty są pod nią i tak jakby po kawałku jest podnoszona i rozluźniana tymi chustami. I na koniec tych chustach jest zawinięta. Się wygląda sobie jak taka gąsienica mniej więcej, ale to jest w ogóle, jakby założenie to było dla kobiet po porodzie i to jest trochę danie mamie tego, co ona daje na co dzień dziecku, że się ją karmi, że się ją myje, znaczy ją myje, jakby ona się myje, może jakby jeżeli chce, no to można sobie na przykład tam, ja mogę przyjść, umyć plecy i tak dalej, jakieś takie rzeczy, coś pomasować tam tym stemplem ziołowym i tak dalej. Że się to dziecko jakimś olejkiem smaruje i masuje, że się buja, tak jak dziecko się buja, no i się zawiązuje w jakąś chustę. Więc jakkolwiek dziwnie to wszystko brzmi, tak jak to się robi, to po pierwsze wcale to nie robi się już takie dziwne, to jest takie w miarę normalnie wygląda wszystko, a po drugie ma naprawdę piękne znaczenie takie i fizyczne, no bo to pomaga w kontekście poporodzie, no to na przykład pomaga zregenerować narządy wewnętrzne, wrócić na swoje miejsce, jakoś pobudza ciało do regeneracji, no bo to jest duże rozluźnienie, ciepło i tak dalej. W kontekście psychicznym, no to jakby myślę, że każdy może znaleźć w tym to, czego potrzebuje. W sensie, że jest takie śmieszne, ale na przykład to siedzenie w wannie to zawsze jest taki moment na myślenie. Myślę sobie, rzeczywiście, jak byłem mała, na przykład byłem dzieckiem i jak mama mi tam sadzała do wanny, to też zawsze chciałam o koleżankach opowiedzieć tu coś tam, tak to poza tym to byłam czym innym zajęta. Ta woda jest taka bardzo taka jakaś otwierająca i oczyszczająca. Więc jakby w czasie tego procesu dużo rzeczy takie się w głowie dzieje, no bo też to jest cisza, nikt nie przeszkadza, komórki są wyciszone. Gdzieś tam... A to jesteś ty i ta osoba, tak. Czy jeszcze jest ktoś, na przykład, nie wiem, jakieś bliskie kobiety, czy coś, że jesteście we dwie? Wiesz co, znaczy jak ktoś na przykład chciałby mieć bliskie kobiety przy sobie też, no to spoko, tylko że im by było nudno. No, przykład to sobie kobietka leży, ja ją masuję i w sumie to jest cisza, ewentualnie jak ona tam sobie o czymś ze mną chce pogadać, to gadamy. No one za bardzo mają się nie wtrącać, żeby to był czas tej kobiety, więc mogą sobie 5 godzin popatrzeć. No. Wypić kompot mogą, co nie w międzyczasie. Więc że to jest tak, te dwie osoby. Ja jakby nie będąc mamą, nie będąc nigdy w ciąży, też byłam otulana, no bo taka jest zasada, jakby, że trzeba też na sobie doświadczyć tego. No i bardzo piękny czas. Tak sobie myślałam o tym, że rzeczywiście jakby rozumiem, jak bardzo on musi być istotny dla mam, które są zabiegane, bo ja sobie mogę pozwolić na spa co sobotę na przykład, też pozwolić, żeby w domu wleźć do wanny, siedzieć nie wiadomo ile. No ale dla mnie też on był bardzo znaczący i tak nawet po czasie widziałam jakieś takie rzeczy, które sobie przemyślałam może... które odkryłam, które nie wiem, może jakoś tak poczułam w sobie bardziej niż kiedyś. Także fajne. Bardzo, bardzo polecam serdecznie. A powiesz mi, kiedy obchodzimy ten Dzień Dziecka Utraconego? Jak nie pomylę daty, to 15 października. 15 października. I czy to się łączy z czymś? W sensie dzieje się coś tego dnia? Nie wiem, jakoś kobiety coś robią na znak tego dnia? Wiesz co, na pewno na Instagramie coraz się coś dzieje. Też ja nie wszystko widzę. Tam jest dużo jakichś różnych rzeczy. No ale na przykład w Białymstoku u nas funkcjonuje Diakonia Życia, to jest tam w ramach wspólnoty. No i w ogóle Duszpasterstwo Rodzin organizuje na przykład mszę świętą. Kiedyś robiliśmy też taką procesję z kościoła ze świeczkami na cmentarz, na grób dziecka utraconego, bo są takie, nie wiem czy na wszystkie, czy na większości cmentarzy są takie miejsca, gdzie jakby ci rodzice też nawet tak symbolicznie mogą przyjść i pomodlić. Także jeżeli rodzice, jeżeli kobieta potrzebuje tego momentu, no to fajnie, jakby to jest takie, takie no, piękny czas, żeby też jakoś to poświęcić, nie? I tak, no tak myślę, że najgorzej jest, jak coś zakopujemy i udajemy, że czegoś nie było. A jeżeli się tak z tym nawet niekoniecznie godzimy, ale tak jakby już wchodzimy w ten tryb, że tak było i jakby moje dziecko już nie żyje i dalej, no to jest sytuacja zupełnie inna, dużo łatwiejsza. Że nawet właśnie ostatnio się dowiedziałam o tym, że jeżeli są msze pogrzebowe dzieci nienarodzonych, to nie jest msza w intencji dziecka, tylko msza w intencji rodziny. No bo na to rodzina jakby jest w takiej teraz trudnej sytuacji. Więc myślę, że takie wszystkie celebracje są tu bardzo ważne. Mam też zgodę właśnie na to Asi, sprawę mamy, żeby opowiedzieć w dużym skrócie, bo właśnie ona straciła dziecko w trzecim trymestrze ciąży, więc już tak bardzo późno. Ale dla mnie jest takim przykładem kobiety, która
sobie najlepiej, jak może z tym poradziła. W takim sensie nie, że jej nie było smutno, czy że się nie rozpadała na kawałki i tak dalej, ale przede wszystkim prosiła o pomoc, że jakby nie zamknęła się w domu i nie została sama z tym żalem, że dopuszczała i gdzieś tam nas, na przykład z fundacji, czy jako koleżanki, czy swojego męża. Ja widziałam też post na Instagramie. Tak, więc tak myślę, że tych postów też Asia trochę więcej niedługo napisze, jakby tam, jakby ten temat tak pokazując. Też na przykład, nie wiem, swoje dzieci, to że jakby dla dzieci śmierć jest czymś tak naturalnym i normalnym, że dzieci się cieszą, o, to mamy swojego świętego, idą zadowolone, że mają świętego. Nie, że tutaj dorośli cierpią, dla dzieci to jest, ale jest fajnie i w ogóle luzik. Że zrobiła właśnie na swojej córeczki pogrzeb, na którym było pełno dzieci i te dzieci w ogóle, no jakby jak oglądałam zdjęcia, gdzieś tam widziałam, czy słyszałam dać, to byłam tak wzruszona. Tak się śmiałyśmy nawet, gdzieś taki wiesz, śmiech, niekoniecznie taki, że he, ale że zrobiła jedyną możliwą imprezę swojej córce, bo zrobiła wiesz, później spotkanie i tak dalej. No i że naprawdę jakby to wszystko jest takie celebrowane, nie że nie było, tylko no jestem mamą zmarłego dziecka, nie? No jakby to jest takie ważne, że ja na przykład bardzo byłam zaskoczona, o chciałam na początku powiedzieć, zawsze to mówię, jak studiowałam położnictwo i pierwszy raz byłam na praktykach na sali porodowej, no i tam się pełnią dokumenty. I jest, która ciąża, który poród. Ja to spojrzałam, co za głupoty. Jak tego to na który? No bo nawet jeżeli gdzieś tam by mi to poronienie przyszło do głowy, to myślę, że można napisać w nawiasie, nie? No ale się okazuje, że przychodzą te pacjentki, no i jest bardzo często, nie wiem, trzecia ciąża, drugi poród, piąta ciąża, pierwszy poród na przykład. Że te historie to nie jest takie bardzo, że tam się czasem zdarzy, to nie ma co robić dla niej krateczki w tych dokumentach. Tylko, że to jest naprawdę częste. I byłam tym niesamowicie zaskoczona, że jakby rzeczywiście to jest coś, o czym się, no jakby nie widzi się tego, po prostu się tego nie widzi, no bo jakby też nie wiem, zależy od tego, z kim pracujesz i tak dalej, no ale na przykład mówić o swoim poronieniu w pracy, no to też ludzie nie wiedzą, co zrobić, no tak. Ty nie wiesz, co zrobić, w sumie no, oni ci nie pomogą. No wszyscy na ciebie patrzą, ale jednocześnie, no nie wiem, wzbudzasz jakieś współczucie, no tak nie wiadomo, co zrobić. I myślę, że my też nie umiemy właśnie, przez to, że nie ma tej takiej, może teraz jest większa taka widoczność tego, no to właśnie, no skąd ja mam wiedzieć? Jak ja pierwszy raz na przykład słyszę o takiej historii, bo ja nigdy nie doświadczyłam, więc nie wiem, jak mam pomóc, więc no tak myślę, że ta widoczność jest potrzebna, ale tak zamykając już temat, to mam jeszcze do ciebie pytanie, takie już do ciebie. Czym dla ciebie jest frajda? I możesz to odnieść do swojej pracy, albo możesz to odnieść po prostu do tego, no jak czujesz do siebie? Wiesz co, do mojej pracy to frajdę, ja mam frajdę, ogromną frajdę, chociaż innego słowa bym chyba używała, bo frajda jest taka w mojej głowie rozchicholona trochę, nie? Że jest takie hi w ogóle, więc to taka hi, to na przykład jak są śmieszne bobasy i na przykład przychodzę na konsultacje laktacyjne i nie możemy, nie wiem, dziecka przestawić do piersi, bo ono się chicholi, bo się zdarzają takie dzieci, bo to jest coś nowe, to się śmieje, więc na pewno to jest taka hi frajda. Ale w ogóle widząc, że jakoś mogę ja trochę wspomóc te kobiety, no bo tak naprawdę jest takie fajne zdanie, które powiedział, nie pamiętam kto, ale ktoś mądry z tej takiej dziedziny położniczo psychologicznej, że wystarczy utulić płacz matki, a ona się sama zajmie dzieckiem. I bardzo lubię to, że jakby ja pracuję w zasadzie tylko z mamami, ja się na dzieciach za bardzo nie znam. Jakby mogę wpłynąć na całą rodzinę, na to jak ona będzie, ile będzie miała siły, ile będzie miała takiego, jakiejś mocy w sobie do swojego dziecka, do swojego męża, do jakiejś, nie wiem, teściowej, co ją denerwuje i tak dalej. Więc mam ogromną frajdę z tego, że ja robię bardzo mało, bo moja praca często polega głównie na słuchaniu, mogę jakby tyle pomóc rodzinie. Trochę to jest takie, tak żeby mnie zgłupio, bo ktoś mówi, jestem ci taka wdzięczna, myślę, godzinę cię słuchałam, nie powiedziałam nic zupełnie. Ja wiem, że jakby Ja wiem, znaczy nie wiem jak słuchać, tylko że ja przywykłam do tego, że to jest norma, jak ktoś by chciał, nie wiem, myślimy, nie, że mam słaby wkład w tą rozmowę, muszę coś powiedzieć, muszę coś poradzić, muszę coś tam, a ja wiem, że mogę na przykład siedzieć słuchać i że ktoś właśnie tego potrzebował, no ale takie śmieszne jest czasami, że ale to się przyczyniłam. No ale mam jakby widząc jakieś takie efekty mojej pracy, na pewno mam ogromną frajdę. No ale na przykład w przypadku poronień to raczej jedna rozmowa nie przynosi czegoś takiego, że ona powie dziękuję. Już wszystko się naprawiło, wychodzę, no to już zupełnie tak nie jest. Ale na pewno te wszystkie jakieś pojedyncze rozmowy się składają na to, żeby właśnie się pokładało. A tak w stosunku do ciebie jako bez roli położnej i psychologa, to czym jest frajda? Bo co daje ci frajdę? Ja lubię się śmiać. I lubię robić rzeczy takie, że powiem, że czuję, że żyję, to tak brzmi bardzo, jakbym tu jakiś sport ekstremalny. Ja mój sport ekstremalny to jazda Fiatem Pandą. Ale takie, że ja się
czuję na swoim miejscu i z taką wdzięcznością i dużą radością, że od, nie wiem, jakiejś podróży po takie najdrobniejsze jakieś śmieszne rzeczy. Na przykład, o, ostatnio mogę wam się opowiedzieć, tobie i całej reszcie, co słyszy. Miałam taką frajdę, ponieważ mój tata, już pan bardzo podstarzały, jak był młody, to sporo jeździł, sporo podróżował. Myślę, że taki raz w roku gdzieś tam wyjeżdżał. I on z tych podróży ma taki rzutniczek jakby i slajdy, takie prawdziwe, że to jest klisza, pocięte kawałki. I ostatnio zorganizowałam z moim znajomym spotkanie z moim tatą. I on rzuca te slajdy na ścianę. No to jakby zobaczenie mojego taty, który się tak ożywił w ogóle wśród młodzieży, tam brylował, opowiadał, wszyscy się śmiali. Moja mama płakała ze śmiechu tam miejscami. To miałam taką frajdę, że jakby to się udało zrobić. I że byłam tam, i że wpadłam na ten pomysł. I to twój tata. I to mój tata. No, ale ja te slajdy znam na pamięć z dzieciństwa, także mnie one nie robiły na mnie już takiego wrażenia. Ale gdzieś tam też patrzenie moich znajomych na to, że takich, którzy też tam gdzieś tam lubią podróże, to myślę sobie, wow, to jest fajne. To na przykład przyniosło mi ogromną frajdę, bo w sumie takim drobnostką, bo no, jakby mała tata mi się opinowała, żebym tych slajdów nie zjadła, więc jakby dla mnie to było no, moje dzieciństwo na przykład, a tutaj z kimś mogłam się tym podzielić. Okej, okay. To bardzo dziękuję ci za naszą rozmowę, za otwartość i twoją wiedzę i doświadczenie, że to jest za zaufanie, że chciałaś tu być. Dziękuję bardzo również. Mam nadzieję, że do zobaczenia w wielu miejscach. Też zapraszam zawsze do fundacji, czy gdzieś tam do kontaktu, jakby ktoś potrzebował, bo ja to lubię robić, więc nawet z tymi trudnymi tematami. Także ja się cieszę, a wam mogę pomóc. O, dzięki.